wszystkich serdecznie. Być może dla niektórych z Was będzie to pierwsze spotkanie z germańską medycyną, a wiem też, że są tutaj osoby, które oglądają nas na YouTubie, które znają germańską medycynę, więc wszystkich witam bardzo serdecznie w imieniu moim i mojego męża Krzysztofa, z którym razem pracujemy. Co to jest germańska medycyna? Germańska medycyna upatruje przyczyn różnego rodzaju zmian narządowych w przeżytych przez nas różnych trudnościach życiowych. Każdy z nas przynajmniej raz w życiu powiedział, że spadło to na mnie jak grom z jasnego nieba, albo że nie mogę tego przełknąć, albo że nie mogę tego strawić, lub że nie mogę o tym zapomnieć. W momencie, kiedy doświadczamy właśnie tego typu trudnych sytuacji życiowych, natura natychmiast uruchamia dla nas automatyczną biologiczną pomoc w postaci zmienionej pracy narządu. I właśnie germańska medycyna o tym mówi. Ile razy wystąpi pewnego rodzaju stres biologiczny, odczucie konfliktowe, tyle razy zmieni się biologiczne funkcjonowanie naszego organizmu. Kilka przykładów. Jeżeli kobieta przeżywa konflikt o treści, kłótnia lub troska w ognisku domowym, a przecież kobiety bardzo często troszczą się i też kłócą, prawda? To na skutek tego odczucia reaguje w biologicznym konflikcie gruczoły mleczne piersi. W momencie, kiedy ona tak odczuwa, kiedy się martwi o zdrowie bliskiej osoby, o zdrowie dziecka, męża, matki, natychmiast właśnie w tym narządzie zaczyna się przyrost tkanki, co medycyna konwencjonalna za jakiś czas zakwalifikuje jako tak zwaną chorobę, na przykład jako rak. Ważną rzeczą jest to, że podstawą germańskiej medycyny jest etologia, czyli nauka o zachowaniach zwierząt. I zwierzęta również przeżywają biologiczne konflikty. Również jeżeli zwierzęcej matce odbierzemy młode, to podobnie ona zareaguje jak kobieta. To, że właśnie możemy robić takie porównania do świata zwierząt, powoduje, że możemy lepiej rozumieć swoje ludzkie reakcje, czyli to dokładnie, o czym mówi germańska medycyna. Jeżeli na przykład mamy taką sytuację życiową, że chcielibyśmy się komuś odgryźć, prawda? W tym biologicznym konflikcie reaguje zębina albo szkliwo. Ile razy mówimy swoim dzieciom, nie wolno bić kolegi, ale ten kolega zabrał mi zabawkę. Nie szkodzi, nie wolno tego kolegi uderzyć. Tym samym matka mówi, nie możesz się odgryzać. I w takim biologicznym konflikcie reaguje szkliwo, a potem konsekwencją tej reakcji jest próchnica. Czyli szkliwo reaguje w takim konflikcie, jakby jeden pies nie mógł odgryźć się drugiemu, dlatego że normy czy zasady tego jakby zabraniają, prawda? Ale może też tak być, że my mamy, czy nie mamy siły, nie mamy takiej mocy, żeby odgryźć się komuś. Tak jakby na przykład jamnik nie może odgryźć się wilczurowi. Wtedy zareaguje zębina i będziemy mieć po prostu dziury w zębach. Więc jeżeli nasze zwierzęta domowe mają problemy z zębami, to należałoby również zastanowić się, czy może jest taka sytuacja, że nie mogą się komuś odgryźć. Bywają też takie sytuacje życiowe, kiedy na przykład mamy takie odczucie, że idziemy niewłaściwą drogą, że postawiliśmy na złego konia, że wybraliśmy złą opcję, zły zawód, złego partnera. Wtedy w takim biologicznym konflikcie reaguje kora nadnerczy, która produkując kortyzol miałaby dać nam więcej energii, żebyśmy mogli iść jakąś drogą życiową. Ale jeżeli ta droga życiowa nie jest nasza, jeżeli mamy to odczucie, że to nie jest dobre dla nas, to na skutek wejścia w biologiczny konflikt zaczyna być, czy w jakiś sposób zmieniony zaczyna właśnie pracować ta część narządu, spada poziom produkcji kortyzolu i my czujemy, jakbyśmy mieli po prostu zaciągnięty hamulec. Idziemy tą drogą, bo musimy. Chodzimy do tej pracy, bo musimy, ale nie mamy siły i robimy to nad wysiłkiem.
Więc germańska medycyna mówi o tak zwanym biologicznym konflikcie, o sytuacji życiowej, która spełnia trzy kryteria. To znaczy, jest zaskakująca dla nas, jest przeżyta przez nas w izolacji i jest subiektywnie dramatyczna, subiektywnie trudna. Ktoś inny w ogóle nie zauważyłby, że coś tutaj się dzieje w naszym organizmie. Nazywamy to DHS-em. Chciałbym kupić drzewko owocowe. Tutaj są drzewka, ale nie ma właściciela, gdyby on był tak uprzejmy, żeby tam podejść. Dziękuję bardzo. Okej. Czyli nazywamy to DHS-em, sytuacją, która wyzwala biologiczny konflikt. Ważnym jakby czynnikiem tego jest, czy składnikiem całej tej trudnej sytuacji życiowej zmieniającej biologiczne funkcjonowanie organizmu jest to, że my przeżywamy ten biologiczny konflikt sami, w izolacji. Ale nie znaczy to, że my jesteśmy sami, że nie ma innych ludzi. Ktoś może przeżyć biologiczny konflikt w tym momencie, prawda? Kiedy jest mnóstwo ludzi, a jednak mimo wszystko czuje się w tej sytuacji sam. Czyli kiedy nie możemy załatwić naszych trudnych spraw życiowych sami, bo nie chcemy sprawiać komuś przykrości, nie chcemy wzbudzać konfliktów, obawiamy się konsekwencji zakończenia jakiejś trudnej sprawy, wyznaczenia komuś granicy, to natura zrobi to za nas, bo natura uważnie wie i słucha tego, co jest w naszym sercu i nie da się oszukać. My możemy udawać, że jest wszystko okej, ale natura i tak wie, że tak nie jest. Wyobraźmy sobie taką sytuację, jeszcze może kilka przykładów, że otwieram drzwi i widzę drzwi mojego mieszkania i widzę, że mój mąż jest w łóżku z jakąś inną kobietą. No, nie chcielibyśmy takiej sytuacji, ale załóżmy, że to jest. I załóżmy, że kilka kobiet doświadcza tego właśnie zdarzenia. I każda z tych kobiet może przeżyć to zupełnie inaczej. To znaczy, jedna może zareagować odczuciem frustracji seksualnej, prawda? Czyli jest sfrustrowana, dlaczego on śpi z nią, a nie ze mną. W momencie takiego odczucia zareaguje szyjka macicy i za jakiś czas ukaże się w postaci jakiegoś nieprzyjemnego objawu czy diagnozy. Ale jakaś inna kobieta może na przykład zareagować inaczej, zareaguje strachem, gdzie teraz będzie moje miejsce, bo uważa, że tamta kobieta, rywalka, zabiera jej rewir i wtedy będzie miała nawracające zapalenia dróg moczowych. A inna z kolei kobieta może odczuć utratę własnej wartości w najważniejszej roli życiowej, jaką jest rola partnerki, rola żony i będzie miała problemy z kręgosłupem lędźwiowym. Z kolei inna odczuje utratę własnej wartości, ponieważ poczuła się zakwestionowana jako partnerka seksualna i będzie miała problemy z kością guziczną. A inna z kolei będzie chciała walczyć i wtedy zareaguje wysepkami trzustki alfa i będzie cierpiała na niedosuchrzenie. A jeszcze inna zobaczy swojego męża z jakąś kobietą i powie: nareszcie mam go z głowy, tak? Czyli w jakiejś sytuacji... A ta na co będzie cierpiała? W ogóle nie będzie, w ogóle. Ta w ogóle nie będzie cierpiała, bo dla niej to nie była żadna trudna sytuacja, tylko ulga. Tak więc to jest bardzo ważne, że to jest sprawa bardzo subiektywna, co my odczuwamy i jak my reagujemy w trudnościach życiowych. I w germańskiej medycynie z tym nie dyskutujemy, prawda? Ktoś ma jakieś odczucie, z tym odczuciem powiązana jest praca jakiegoś konkretnego narządu. Jeżeli ten konflikt trwa długo, ukaże się nam w postaci jakiejś nieprzyjemnej za jakiś czas. Jak spojrzymy za okno, to mamy tam taką piękną i harmonijną zmienność. Dzień, noc, dzień, noc. I nasz organizm, kiedy my nie przeżywamy biologicznych konfliktów, również w ten sposób funkcjonuje. To znaczy, w dzień jesteśmy aktywni, a w nocy śpimy. Ale tak jest tylko do momentu uderzenia tego biologicznego konfliktu. Bo w momencie, kiedy przeżywamy taką sytuację dramatycznie trudną dla nas i zaskakującą, natychmiast zmienia się biologiczne funkcjonowanie naszego organizmu. Nie możemy już tak dobrze spać. Budzimy się nad ranem, bardzo często o 4 nad ranem, tak jak wstaje biologiczny dzień. Mamy zimne dłonie, zimne stopy. Teraz możecie sprawdzić, czy jesteście w biologicznym konflikcie, chociażby sprawdzając ciepłotę swoich dłoni.
Nie mamy wtedy apetytu, prześladują nas te myśli, mamy natłok myśli konfliktowych. I tak będzie do momentu, dopóki aktywność konfliktu się nie zakończy, to znaczy dopóki nie załatwimy tej sprawy, bo wtedy znowu będzie to nasze funkcjonowanie charakterystyczne bardziej dla tej fazy nocnej. To znaczy znowu za oknem będzie dzień, noc, ale my będziemy zmęczeni. To są te dni, kiedy wstajemy i po godzinie już chcemy iść spać. Nie mamy w ogóle siły na funkcjonowanie. Jesteśmy zadowoleni, bo zakończyliśmy naszą trudną sprawę, ale zaczynają się objawy, które medycyna konwencjonalna kwalifikuje jako tak zwane choroby, czyli różnego rodzaju zapalenia, bóle, obrzęki i wtedy idziemy do lekarza. Ale z perspektywy germańskiej medycyny już zakończyliśmy swój konflikt, już mamy tę sprawę z głowy. Wszystkie te reakcje, które teraz tutaj podałam, te przykłady są sensowne, ich jest mnóstwo. Każdy narząd ma przyporządkowaną do siebie treść biologicznego konfliktu, czyli starter, wyzwalacz tej sytuacji. Germańska jest właśnie taką medyczną systematyką przyporządkowującą konkretne odczucia właśnie do zmienionej pracy narządu, czyli to jest jedna rzecz. Druga jest taka, że powiedziałam, że zarówno ludzie, jak i zwierzęta reagują tak samo w biologicznych konfliktach. Ale dlaczego zwierzęta żyjące w naturze nie chorują tak często jak ludzie? A ludzie tak. Jeżeli weźmiemy teraz zwierzęta, które żyją w naszych gospodarstwach, w naszych domach, to te zwierzęta też chorują. Na przykład kot, który nie wychodzi, prawda? Albo pies, który musi siedzieć cały dzień w domu. Są to zwierzęta, które chorują. Dlaczego? Dlaczego zwierzęta żyjące w naturze nie chorują, a ludzie tak? Kto miałby jakiś pomysł? Co nas różni między innymi? Żywienie, dużo konfliktów. I odpowiedź jest, no to są okej, dobre odpowiedzi, ale mi chodzi o coś innego. Sen i prokreacja. Właśnie, zwierzę nie kultywuje swojego konfliktu, a człowiek tak. My kultywujemy swoje konflikty. Nie chcemy podejmować trudnych życiowo decyzji, ponieważ wolimy wybrać pozorną wygodę i być w biologicznym konflikcie, na przykład w pracy z szefem, którego nie cierpimy, który budzi nasze odczucia na przykład złości, niedostrawienia, albo z partnerem, który nas zdradza i budzi ciągle naszą frustrację, albo zgodzimy się na to, żeby rezygnować ze swojego życia osobistego, ponieważ jestem babcią i w związku z tym babcia powinna zajmować się wnukami, prawda? Nie chcemy załatwiać swoich konfliktów. Zwierzę natomiast to robi. I teraz jeżeli chodzi o świat zwierząt, to świat zwierząt żyjących w naturze jest mocno uporządkowany. Jeżeli weźmiemy sobie rodzinę zwierzęcą, na przykład rodzinę wilczą, to taka rodzina może przeżyć w trudnych warunkach naturalnych tylko dlatego, że zwierzęta respektują porządek, który jest w tej rodzinie, a nie występują przeciwko temu porządkowi. Czyli są osobniki, które są osobnikami dominującymi, są osobniki podporządkowane, osobniki młode. Każde zwierzę ma swoje zadanie do wykonania. Na przykład musi przeprowadzić młode wilczki w momencie zagrożenia do alternatywnej nory. I to zwierzę nie mówi, dlaczego ja mam to robić, ja chcę jakieś bardziej odpowiedzialne zadanie. Ktoś inny nie robi tego za niego, nie wtryna mu się w to zadanie. A wśród ludzi jest inaczej. My intuicyjnie czujemy porządek, który powinien być w naszych rewirach, ale takiego porządku bardzo często nie ma. Nie mamy takiego uznania, jakbyśmy chcieli, wsparcia, nie mamy takiej pozycji, nie ma naszych zasad, pomimo tego, że rewir jest nasz i wtedy reagujemy. Myślę, że intuicyjnie czujecie Państwo, co to znaczy rewir. W tym rewirze, czyli w naszym gospodarstwie, naturalnie najczęściej jest kobieta i mężczyzna, czyli para. I ta para często, zamiast ze sobą współpracować, toczy walki. Czyli na przykład nie może jedna z tych osób, kobieta, wyznaczyć granic swojego rewiru.
nie może wyznaczyć granic swojego rewiru, ponieważ ona chce, żeby natychmiast po obiedzie było posprzątane, a on tego nie robi, prawda? I teraz powiedzielibyśmy z perspektywy ludzi, że to są pierdoły, ale z perspektywy natury absolutnie nie, ponieważ kwestia mycia naczyń jest kwestią wyznaczania granic rewiru. Wyznaczamy granice rewiru troszeczkę inaczej, aniżeli zwierzęta. Zwierzęta mają mnóstwo różnego rodzaju sposobów na to, żeby wyznaczyć granice rewiru. Mogą to zrobić moczem, kałem, wokalizacją, środkami zapachowymi, tak? Ale my jako ludzie dokładnie tak samo, czy też wyznaczamy rewir, nie może tak samo. W momencie, kiedy ja na przykład odczuję, że nie mogę wyznaczyć granic mojego rewiru, bo mąż wprowadza swój porządek i nie chce mnie słuchać, będę miała częstomocz. Będę zapadać na nawracające choroby pęcherza moczowego. Jeżeli waham się, jaką mam podjąć decyzję, którą opcję mam wybrać, do czyjej opinii mam się przyłączyć, czy ja mam być w tym rewirze, czy w tym, w Polsce, czy w Anglii, z tą kobietą, czy z tą kobietą, to jest taka biologicznie sytuacja, jak ja bym nie mogła zdecydować się na rewir. W związku z tym, w tym biologicznym konflikcie reaguje odbyt, rektum, co daje przy długiej aktywności konfliktu taki bardzo częsty objaw, jak chociażby hemoroidy. Więc jeżeli ktoś ma hemoroidy, znaczy, że on nie wie, do którego rewiru należy. Może też tak być, że boimy się czegoś w naszym rewirze. Na przykład przerażają nas pewne kwestie, sprawy, że czujemy taki strach w jakiejś sytuacji, że dosłownie odbiera nam mowę. Zatkało mnie. W tym odczuciu konfliktowym reaguje krtań. Ale ja mogę bać się również o swój rewir, bo jakiś konkurent, bo jakiś napastnik nie wkroczył do rewiru, ale istnieje niebezpieczeństwo, że to zrobi. W takim odczuciu konfliktowym reagują oskrzela. I to jest właśnie ten konflikt covidowy. Jeżeli chcielibyście wiedzieć, jak germańska medycyna interpretuje w ogóle kwestię występowania wirusów i możliwość przeniesienia z jednego osobnika na drugiego jego garnituru mikrobów i że to jest totalny absurd według nas, według germańskiej medycyny, to obejrzyjcie na naszym kanale Quantomed TV, tam są nagrania właśnie dotyczące germańskiej medycyny, serial terapeutyczny i wykłady. I również jest takie nagranie Wuhan, analiza sytuacji konfliktowych, jak również też nagranie z Januszem Zagórskim o wirusach według germańskiej medycyny. Czyli ktoś, kto boi się o swój rewir, boi się o pracę, boi się o rodzinę, boi się o zdrowie tej rodziny, o swoje gospodarstwo, przeżywa reakcję oskrzeli i to dzisiaj nazywamy tak zwaną epidemią, tak zwanymi wirusami, tak? Czy pseudopandemią. Może też tak być, że po prostu mam swojego partnera w rewirze, ale podejrzewam go, że jest mi niewierny, że ma jakąś inną partnerkę, albo widzę, że rozmawia z jakąś inną kobietą. Wtedy organem, który reaguje w takim biologicznym konflikcie, są wieńcowe naczynia żylne i szyjka macicy w przypadku kobiety oraz wieńcowe naczynia tętnicze i pęcherzyki nasienne w przypadku mężczyzny. Kobieta i mężczyzna w biologicznym rewirze mają ważne zadania do wykonania. To jest wyżywienie się, najpierw jeszcze wyznaczenie granicy rewiru przez osobnika męskiego, zaproszenie do tego rewiru samiczki, czyli osobnika żeńskiego, możliwość, zadbanie o możliwość wyżywienia, zadbanie o możliwość prokreacji, wydanie na świat młodych osobników i wychowanie tych młodych osobników. To wszystko jest możliwe tylko wtedy, kiedy w naszym odczuciu mamy rewir i kiedy w naszym odczuciu możemy w tym rewirze żyć według naszych zasad. Jeżeli kobieta
odczuwa, że ona nie ma granic swojego rewiru, bo pomimo tego, że ma męża, ale matka za nią decyduje albo ojciec, albo mąż nie chce respektować jej pomysłów na funkcjonowanie rodziny i jeżeli odczuje to jako, że nie ma swojego rewiru, że nie może wyznaczyć granic rewiru, nie zajdzie w ciążę. Dlatego, że biologicznie jest w takiej sytuacji jak kotka, która albo suczka, która traci swój rewir, traci swojego pana, traci swój dom i nie może wydać na świat młodego osobnika. Mnóstwo różnego rodzaju problemów, wobec których medycyna konwencjonalna jest dzisiaj bezradna, ma swoje rozwiązanie w medycynie germańskiej. To nie jest prawda, tak jak się powszechnie sądzi, że jeżeli idziemy drogą medycyny germańskiej, czyli właśnie rozumiemy różnego rodzaju zmiany w naszym organizmie jako konsekwencje biologicznego konfliktu, to że my obrażamy się na medycynę konwencjonalną. Medycynę konwencjonalną, czyli rozumie taką, która podaje różnego rodzaju preparaty, żeby zmniejszyć objaw. Odpowiedzialny człowiek i mądry stoi na dwóch nogach, to znaczy korzysta ze zdobyczy medycyny konwencjonalnej czy alternatywnej oraz rozumie czy przyjmuje tę wiedzę, że to, co się dzieje w naszym organizmie, jest konsekwencją naszych odczuć, że nasze odczucia są jakby takim enter uruchamiającym program, tyle że program narządowy, że organizm działa zawsze sensownie i mądrze i zgodnie z naszymi odczuciami tak zmienia swoją pracę, by umożliwić nam załatwienie naszych trudnych spraw. Jeżeli my nie możemy załatwić tych spraw realnie, to załatwimy tę sprawę biologicznie, tak jak chociażby w tym przykładzie z wyznaczaniem granic rewiru. Jeżeli ja nie mogę wyznaczyć granic swojego rewiru, bo ciągle ktoś mi przeszkadza, ciągle ktoś mi coś narzuca i mam choroby układu moczowego, to mogę stosować cudowne środki, które i tak nie spowodują mojego wyleczenia. One mogą na jakiś czas przyćmić objawy, mogą przynieść mi ulgę i to jest bardzo ważne, ale ja muszę zakończyć ten konflikt, muszę przestać reagować niemożnością wyznaczenia granic swojego rewiru. Dopiero wtedy, kiedy stosuję te dwie nogi, tak, te dwa sposoby, mam szansę zakończyć swoje problemy zdrowotne. I to się dzieje u nas, kiedy prowadzimy naszą terapię, przyjeżdżają do nas osoby z całego świata, mamy nieprawdopodobne sukcesy terapeutyczne, ale to się dzieje dlatego i dlatego jest to możliwe, że analizujemy biologiczną sytuację organizmu takiej osoby i opracowujemy tak zwaną konfliktolizę, czyli sposób zakończenia biologicznego konfliktu dla tej osoby. I wtedy, jeżeli ta osoba to, co ustalimy, robi, czyli wyznacza granice, czyli podejmuje decyzję, czyli robi to, co nieraz jest dla niej tak bardzo trudne, to wtedy ma szansę na całkowite wyzdrowienie. Kobieta i mężczyzna w biologicznym rewirze. Co się dzieje, kiedy kobiety i mężczyźni przeżywają swoje konflikty rewirowe? Naturą kobiety jest to, że jest łagodna i jest, no, nie jest to dobre słowo, podporządkowana. Naturą mężczyzny jest to, że dba o rewir, że jest twórcą rewiru. Ale nie chodzi o to, że kobieta ma być głupią wyznawczynią, sprzątaczką i praczką, prawda, mężczyzny. To nie chodzi o to. Para, która żyje według zasad natury w biologicznym rewirze, jest tak jakby parą, która tańczy tango. Widzieliście tango, prawda? Jest delikatne przewodzenie mężczyzny, ale nie po to, żeby pognębić tę kobietę albo żeby on był jako najlepszy tancerz, prawda? Nie ma jednego bez drugiego. Kobiety, które po przeżyciu biologicznych konfliktów zmieniają się z kobiecych kobiet w kobiety męskie, cierpią i na dłuższą metę nie są z tej kwestii zadowolone, ponieważ jest to niebiologiczna rola, żeby kobieta walczyła.
Podobnie jest z mężczyzną. Przeżyte biologiczne konflikty zmieniają mężczyznę męskiego w mężczyznę kobiecego, w mężczyznę podporządkowanego. I nawet jeżeli to jego żonie na początku pasuje, to z czasem zaczyna się na niego złościć, że on jest taka dupa, prawda? Że nie potrafi podjąć żadnej decyzji, że nie potrafi zadbać o swój rewir. I również budzi to dużą złość w mężczyźnie, ponieważ nie jest rolą męską, mężczyzny, bycie podporządkowanym, bycie figurantem czy bycie pantoflarzem. Jest dużo par, które przychodzą do nas po to, żeby uczyć się, co to znaczy, że kobieta jest kobieca i co to znaczy, że mężczyzna jest męski i że to nie jest wcale prosta sprawa. Mężczyzna męski to nie jest taki, który idzie i drugiemu da w mordę. Mężczyzna męski to jest taki, który dba o rewir, który dba o to, żeby jego rewir funkcjonował według zasad, które akceptuje jego partnerka. Ona nie stawia mu głupiego oporu, kiedy on wyznacza pewne zasady, tylko z nim współpracuje. W zamian za to on szanuje jej kobiecość i dba o to, żeby czuła się kobieca, bezpieczna, i żeby chciała być w jego rewirze. To znaczy kobieta i mężczyzna w biologicznym rewirze. Tak właśnie tańczący tango. Germańska medycyna pozwala nam właśnie, czy daje nam dobrze zrozumieć te mechanizmy i pozwala uniknąć takiej niedobrej sytuacji w parach czy w małżeństwach, gdzie kobiety kastrują po prostu biologicznie mężczyzn, a mężczyźni robią to samo z kobietami. Germańska medycyna pozwala nam przywrócić te właśnie nasze biologiczne role. Co więc możemy jeszcze wiedzieć, czy jak możemy wykorzystać germańską medycynę? Te przykłady, które podałam, to są przykłady pojedynczych programów, że ktoś może nie móc wyznaczyć swojego rewiru, że ktoś może odczuwać złość o rewir albo strach. Ale konflikty wchodzą w pewnego rodzaju układy, w tak zwane konstelacje. I teraz w zależności od tego, jaki układ w danym momencie u danej osoby zaistnieje, to ta osoba może odczuwać różnego rodzaju lęki, może mieć takie stany depresyjne, może mieć porwania emocjonalne, różnego rodzaju tak zwane zmiany psychiczne czy zmiany osobowościowe. Wszystko to, co się dzieje w naszej psychice, właśnie jeżeli chodzi o aktywność, o wycofanie, o lęki, o emocje, jest konsekwencją naruszeń rewirowych. Medycyna konwencjonalna nauczyła nas, że to, co jest naprawdę ważne i czego powinniśmy się bać, to jest rak, czyli te narządy, w których może urość jakiś guz. Ale tak naprawdę z perspektywy naszego biologicznego funkcjonowania ważny jest tylko rewir, ponieważ w rewirze możemy wypełnić swoje biologiczne role, możemy się wyżywić i możemy się rozmnożyć. Więc dbajmy o ten rewir, to jest dla nas najważniejsze. Germańska medycyna uczy nas też, że to, co możemy zrobić dzisiaj, to wziąć swoje sprawy w swoje ręce i podejmować trudne decyzje. Rozmawiałam ostatnio z kobietą, która bardzo ciężko choruje i ta kobieta mówi do mnie tak, jak ja mam zakończyć swój biologiczny konflikt. Konflikt dotyczył tego, że w domu, w którym ona mieszka, nagle zmarła jej córka 3 lata temu. Kobieta jest cały czas w aktywności konfliktu, cały czas są różnego rodzaju zmiany w jej organizmie. Ale ona mówi, jak ja mogę zakończyć ten konflikt? Nie mogę przecież wyprowadzić się z tego domu. A ja się jej pytam, dlaczego? A ona mówi, dlatego, że on jest taki piękny i że dopiero go urządzam. Jeżeli chcemy zakończyć biologiczny konflikt, musimy nieraz podejmować trudne decyzje, nawet kosztem jakiejś naszej niewygody, czy kosztem tego, że będzie nam przez jakiś czas trudno. Jeżeli chodzi o nasze zdrowie i jeżeli chodzi o nasze życie, to praktycznie rzecz biorąc nie ma kompromisu. Ja muszę wyznaczyć granice swojego rewiru. Jeżeli nie chcę tego zrobić, bo nie chcę sprawić przykrości komuś, albo chcę spełniać czyjeś oczekiwania, to tak naprawdę ja będę płacić swoim zdrowiem. To będą moje konsekwencje, więc
znając germańską medycynę, nie chce po prostu godzić się. W związku z tym działajmy, porządkujmy kwestie rewirowe. To możemy zrobić już teraz. Poznajcie germańską medycynę. Zapraszamy Was na nasz kanał na YouTubie, tak jak powiedziałam, Quantomed TV. Jest też drugi kanał, który nazywa się Permakultura TV. Bardzo ciekawa, bardzo ciekawy model uprawy ziemi, zgodny właśnie też z naturą, z germańską medycyną. Proste zasady, nie przekopujemy ziemi, nie pielimy ziemi, nawozimy, kompostujemy. Coś pięknego, dbamy o to, żeby każde, najmniejsze nawet stworzenie mogło żyć, ponieważ ono zrobi swoje zadanie w naszym ogrodzie, na naszej grządce, więc zapraszamy też Was na ten kanał Permakultura TV. Prowadzimy cykl edukacyjny Seminaria Germańskiej Medycyny. We Wrocławiu prowadzimy praktykę, terapię według germańskiej medycyny, która obejmuje pełną analizę sytuacji biologicznej organizmu, czyli nie opieramy się na odczuciach, na tym, co kto subiektywnie powie na temat swojego stanu czy przeżyć. Opieramy się na urządzeniu, które pokazuje nam w sposób obiektywny wszystkie biologiczne reakcje, wszystkie zmienione prace każdego narządu w naszym organizmie. Potem jest interpretacja tego wyniku od strony germańskiej medycyny i jest sesja terapii biologicznej. Zapraszamy te osoby, które nie potrafią poradzić sobie ze swoimi objawami albo przeżywają jakieś trudności życiowe. We Wrocławiu też funkcjonuje Wrocławskie Koło Sympatyków Germańskiej Medycyny, teraz online. Spotykamy się każdego miesiąca i analizujemy, omawiamy różne bardzo ciekawe kwestie, jeżeli chodzi właśnie o zmiany narządowe czy o różnego rodzaju choroby. Pamiętajmy o tym, że najważniejsze jest to, że natura chce, żeby każdy z nas żył. Tak często o tym zapominamy, koncentrując się na różnego rodzaju objawach bólu, jakichś obrzękach, jakimś cierpieniu. Jesteśmy bardzo niecierpliwi i chcielibyśmy, żeby te objawy się skończyły szybko. Ale niestety, jeżeli ktoś był w aktywności konfliktu 5 lat, i przez 5 lat w jego organizmie przyrastała tkanka, to znaczy rósł guz w jakimś gruczole, to nie zginie to w ciągu 2 tygodni, nie zredukuje się to w ciągu roku. Taka sama dynamika będzie potrzebna do wycofywania tych zmian z naszego organizmu. Więc im będziemy krócej w aktywności biologicznego konfliktu, im krócej będą trwały przyrosty w naszych organach, tkanki oraz ubytki, bo w zależności od tego, jak my biologicznie reagujemy, potrzebujemy biologicznych zasobów, żeby zakończyć nasz konflikt. Potrzebujemy tego, żeby organ czegoś więcej produkował albo żeby coś lepiej transportował. Ale im będziemy krócej w aktywności biologicznego konfliktu, tym zmiany, które później ukażą się po zakończeniu tej aktywności w naszym organizmie będą krótsze, będą mniejsze, tak? Będą słabsze i mniej poważne. To naprawdę zależy tylko od nas. Czyli natura chce, żeby każdy z nas żył. To jest jedno z najważniejszych przesłań germańskiej medycyny. Pamiętajmy o tym, wierzmy w to i pomagajmy naturze. Jak możemy jej pomóc? No właśnie w ten sposób, że będziemy jak najkrócej w aktywności biologicznego konfliktu. Możecie znaleźć Państwo informacje o nas na tych ulotkach, które rozdawaliśmy też może po wykładzie, jeżeli ktoś będzie chciał, a i na naszej stronie www.quantomed.pl. Tam jest mnóstwo informacji na temat germańskiej medycyny. To tyle, jeżeli chodzi o ten wykład, który tutaj dla Państwa przygotowałam. Czy ktoś ma jakieś pytania? Mamy jeszcze kilka minutek. Tylko takie jedno. Tak. Jaki konflikt może mieć że oczy? Pieką cały czas oczy od wielu lat. To po pierwsze trzeba powiedzieć, że mamy do czynienia z recydywistą tego konfliktu. I to jest konflikt o treści ciężka wizualna rozłąka, stracić kogoś z oczu. I teraz jeszcze proszę tylko powiedzieć, czy pan jest prawo czy leworęczny. A niech pan zaklaszcze. Prawa ręka jest wiodąca, czyli to jest praworęczny. Po lewej stronie jest objaw.
Czyli jeżeli mówimy o objawie po lewej stronie dla osoby praworęcznej, oznacza, że pan przeżył ten biologiczny konflikt w relacji z matką albo z dzieckiem. Po stronie prawej byłoby z partnerem ciężki wizualny konflikt rozłąki, stracić kogoś z oczu. Tak? Moja żona rano zawsze psika od jakiegoś czasu. Nie, aha. Pół roku może, o. Jeżeli żona rano, kicha, rano, a to znaczy, że jej, że ona ledwo otwiera oczy, to od razu mówi, coś mi tu śmierdzi, coś tu jest nie tak, tak? Nie może czegoś zwąchać, czyli ona być może od razu o panu myśli może. Tak? Chroniczne zapalenie zatok, jest to ten sam konflikt. Kichanie, a jeszcze, to jest też coś mi tu śmierdzi, coś tu jest nie tak. Ale kichanie jeszcze, zwróćcie uwagę państwo, że kiedy kichamy, coś mi tu śmierdzi, coś tu jest nie tak. Nieraz jak na przykład myślimy, że kogoś oszukamy, że powiemy jakąś nieprawdę, tak? To zaraz potem kichniemy. Więc może żona kombinuje od rana, jak tu oszukać. Tak? Ja właśnie też od jakiegoś czasu mam taką dolegliwość alergiczną, jak się zdenerwuję. Albo nie wiem, jakaś taka niepokojąca sytuacja mnie pojawia się w moim życiu. Nigdy czegoś takiego nie miałam. Od razu leci mnie z nosa. No właśnie. Zapraszam was na nasz kanał na YouTubie, Kwantomet TV. Tam jest właśnie odcinek serialu terapeutycznego na temat alergii. Jest na temat zatok, coś mi tu śmierdzi, coś tu jest nie tak. Każdy z odcinków jest poświęcony innej diagnozie czy innemu organowi i składa się zawsze z takich scenek, które my tutaj właśnie z mężem odgrywamy, plus jeszcze nasi klienci zaprzyjaźnieni, a potem jest komentarz terapeutyczny, czyli jest omówienie tego pod kątem właśnie germańskiej medycyny. No dobrze, słuchajcie, zapraszam w takim razie do kontaktu, nie będę już przedłużać, bo tutaj pan Jurek też czeka pewnie na swoje wystąpienie. Okej, dobrze. Czyli w takim razie pamiętajcie, natura chce, żeby każdy z was żył, tak? Pamiętajmy o tym. Dziękuję bardzo. Witam. Dziękuję Tobie za obejrzenie tego materiału. Jeżeli był dla Ciebie wartościowy i chciałbyś wesprzeć moją trudną pracę, to w opisie pod filmem znajdziesz numer konta. Dzięki śliczne za każdą wpłatę. Pozdrawiam pięknie, Artur.